Właściwy już wyścig. Tutaj nam Karolas delikatnie, no został delikatnie z tyłu za Michałem Boro. Kto tutaj miał pole position, powiedz mi, Barty Skoin? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o D2, tak. I natomiast nie jestem pewien, wydaje mi się, że wszystkiego już się dowiemy. Jak już grid nam się dokładnie ustawi, ponieważ też paru zawodników się przetasowało, bo tam wypadło niechcąc z toru. Nie wiem z jakiej przyczyny, gdyż zawodnicy jadą dosyć wolnym tempem, ale może się okazać, że właśnie ten grid się troszeczkę ustawi inaczej niż aktualnie zawodnicy jadą. Niemniej jednak wydaje mi się, że Barkis Coin no, ma tutaj pole position, jeżeli chodzi o to. Tutaj widzę Air Force sobie do serca wziął nadgonienie stawki. Dosłownie przyleciał na T1 przez szykany. Troszkę nam tutaj Air Force... Oj, dostał jeszcze 15 sekund kary. Przy okazji wyleciał, no... Ciężko tutaj za tym safety carem nadążyć. No ale tu też widać, że wcześniej troszeczkę się chyba musiał pobawić, bo całkowicie zjechane tylne opony, więc pewnie upalał kapora na prostej, jak było oczekiwanie na okrążenie wyjazdowe. Na szczęście oczywiście zawodnicy na razie nie jadą w trybie wyścigowym, tylko jest to oczywiście tryb treningowy, dopóki nie skończymy okrążenia formującego. Więc na pewno te opony mu się zregenerują. Niemniej jednak, no, przy takim, jeżeli tak będzie panował nad oponami, to nie wróżę mu dobrego wyniku w wyścigu. Dobra, już dostaliśmy komunikat o zjeździe do boksu. Więc
zaraz rozpoczynamy wyścig. Bananowy, czy ty tutaj jako bardziej doświadczona osoba, jako ten bardziej doświadczony komentator mógłbyś nam przedstawić tak pokrótce tutaj zawodników? Bo tutaj jednak stawka się delikatnie różni względem poprzedniej rundy i chciałbym tutaj naszym widzom delikatnie przybliżyć ich sylwetki. Znaczy tak, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o D2, pojawiło się dużo nowych osób, tak, mimo tego, że jest to ostatnia runda. Wcześniej zawodnicy jechali tylko i wyłącznie w jednym wyścigu, czyli tylko i wyłącznie było D1, a wyjątkowo tyle zawodników się zebrało, że pojawiło nam się D2, więc też mamy wiele nowych twarzy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Porsche Cup. Już wspomnieliśmy o Mazaku i o również Barkiskojnik, który jeździ w PCR-ach, ale też warto wspomnieć o kilku innych zawodnikach, na przykład tutaj kojarzę na pewno Michała Boro, który bardzo często jeździł. Akurat to nie jest zawodnik z moim zdaniem z mega szybkim tempem, ale w wyścigach często trzymał się w środku stawki, więc zawsze tacy zawodnicy mogą troszeczkę namieszać poprzez przyblokowanie, dosyć defensywną jazdę, więc tutaj też może być pod tym kątem ciekawie. Również mamy zawodnika HRT, Kamila 845. No tutaj jeżeli chodzi o tempo też, nie jest to zawodnik moim zdaniem górnych lotów, niemniej jednak też wiadomo, zawodnika też determinuje, jakim samochodem jedzie, jakim torem, bo czasami wiadomo, tak samo jak Świder jechał na FIA właśnie w te wyścigi już o kwalifikacje do Worldsów, to po prostu no nie poszło mu ze względu na to, iż po prostu nie podpasował mu ani samochód, ani tor, więc tutaj też przy tych zawodnikach może to się różnie pojawić, tym bardziej wszyscy jadą tym samym samochodem, nie miał tutaj żadnego wyboru samochodu, tor jest dosyć prosty, więc nawet zawodnicy, którzy nie pokazują dużego tempa, mogą namieszać. Taki na przykład Chudy Bober, który potrafił się nieraz pojawić w górze stawki, też to może być dla niego dobry wyścig. Właśnie, odnośnie Chudego Bobera, jak myślisz, bo tutaj nam Chudy Bober zjadł, myślę celowo taki zabieg tutaj stylistyczny, literkę C jest Chudym Boberem przez Samoa. Myślisz, że brak tej literki C pomoże mu jeszcze urwać dziesiątki sekund, jak myślisz? Ja myślę, że to może być taki game changer. We'll be right back.
co wymyślą nasi dzisiejsi kierowcy. Tym bardziej, że no tutaj ustawienie na torze może wiele zmienić, jakiś slipstream na przykład, żeby urwać kilkadziesiątek sekund. Oj, w międzyczasie Viera wypada poza tor, robi nam bambolejlo na boku i jeszcze niebezpiecznie wyjeżdża i wraca do pit stopu. Oj, nieciekawy początek dla tego zawodnika, już na dzień dobry wypadnięcie z toru, no nie zapowiada się to ciekawe. No, Vieira postanowił no na grubo rozpocząć tam ostatnią rundę Porsche Super Cup. Zobaczymy, jak nam ta pierwsza trójka się wyklaruje. Tutaj widzę, Air Force już jest na T3. Pokonuje ostatnią szykanę, zanim Alien. Powinien mieć Alien Slipa od Air Force'a. Wow, tutaj Air Force szeroko. I przepuszcza Aliena, więc raczej Alien będzie miał czysty tor przed sobą. I z jednej strony, jeżeli chodzi o ogólnie rozgrywanie kwalifikacji, z jednej strony jest to dobre, ponieważ nie ma tego dirty air tak zwanego, czyli właśnie problemu z dociskiem w zakrętach, gdzie często właśnie ten tunel aerodynamiczny w zakrętach przeszkadza, ale z drugiej strony właśnie na tej prostej ten tunel aerodynamiczny by się Alienowi przydał. Natomiast niemniej jednak to on rozpoczyna pierwsze okrążenie pomiarowe i zobaczmy, jak względem niego pozostali zawodnicy pojadą. W międzyczasie też Matthew z Karą był na okrążeniu wyjazdowym i zwolnił tu przed startem. No dla mnie Matthew raczej nie pojedzie dobrego kółka w tym momencie. Właśnie chciałem do tego nawiązać, że dla mnie bardzo dziwna decyzja Matthew. Wiedział wcześniej o tej karze. Bardzo późno sobie ją wziął, że tak powiem, do serca, żeby ją zbić. No ale zobaczymy. Jadę teraz sobie z Mazakiem, ale tutaj Mazak bez slipa. Sam również nie będzie tutaj w slipie nikogo ciągnął. Za nim jest PCR Barty Coin. No myślę, że tutaj Barty, Mazak, no to będzie raczej takie top 3, top 5. Jestem tutaj ciekaw walki chłopaków, bo ostatnio no mieli, że tak powiem, naprawdę potyczkę gladiatorów na Tokio. No tym bardziej, że Tokio jest torem ulicznym i bardzo ciasnym. No tutaj ewentualnie, jeżeli ktoś się nie zmieści w torze, to może wyjechać na trawę, a na Tokio jednak te bandy potrafiły przysporzyć nie lada problemu. Natomiast już pomału pierwsi zawodnicy będą kończyć pierwsze okrążenie pomiarowe. Dodajmy tylko, że na kwalifikacjach jest włączone zużycie opon, natomiast nie ma zużycia paliwa, przez co zawodnicy nie muszą wypalać tego paliwa dodatkowo. Ale może to też wpłynąć na to, czy będą jechać od razu do boksu, czy może właśnie jeszcze pojadą jedno kółko, chociaż widzę po zużyciach, że raczej nie będą ryzykować jazdą kolejnego kółka pomiarowego na tym samym komplecie. I przejdźmy w takim razie do Aliena, który już jest na parabolice i dojeżdża do prostej start meta. Zobaczymy, jaki to będzie pierwszy graniczny czas, z jakim zawodnicy będą się musieli zmierzyć. Tutaj ładnie pokonał parabolikę. 7,77. No szczęśliwa liczba dla niego. Ale Air Force ponad 40 szybszy. Kamil na trzeciej pozycji, czwarty na razie Bober. Michał Boro na piątej pozycji, za nim Karolas. I Mazak wbił się na szóstą lokatę. Dojeżdża PCR, Bar, Kiscoin. Druga pozycja aktualnie, więc na razie Alien zapowiada się, że będzie na pole position, a nie, przepraszam, Air Force, drugi, Barki skończy trzeci Alien, ale jeszcze dojeżdża nam kilka zawodników, bo dojeżdża nam na ostatnim sektorze już Dave i Viera. Tutaj HRT Kamil widzę, przysnął troszkę za kierownicą, na pierwszym zakręcie tutaj na szykanie postanowił zaparkować. Może czegoś szuka, może jakieś autografy jeszcze będzie rozdawał na szybko, no nie wiem. No ale tutaj Alien ma taki mały jeszcze jackpot. Jeszcze Dave właśnie dokończy swoje okrążenie i nie jest to dobry czas, ósmy czas aktualnie. A Viera w tym czasem pole position 56.877. No pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o tego kierowcę, tym bardziej, że pamiętamy, co się podziało na pierwszym kółku, na tym okrążeniu wyjazdowym, jak nagle wywinął farfosla. No, może być ciekawie, powiem szczerze, chlebak, jeżeli chodzi o rozgrywkę, o te pole position.
No tutaj Wiera wsypał 0,4 sekundy Air Force'owi. Także to są już takie poważne deklaracje ze strony Wiery. Widać, że chłopak chce się liczyć i nie kryje się z tym. No zobaczmy, bo nie wiem, czy większość zawodników zdecydowała się na jeszcze jedno kółko. Też nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zobaczmy sobie na aktualnie czwartego Barki z Coina. Bo Alien poprawił swój czas, szedł już poniżej minuty 57, ale nadal nie daje mu to pole position. Tutaj Wiera taki cichy zabójca może być wręcz. No zobaczymy, zobaczymy. Czy ty masz, baranowy tancerzu, informacje na jakich, że tak powiem, ustawieniach pokoju panowie będą jechali w wyścigu? Mam tu na myśli zużycia. Już dokładnie ci przedstawię wszystkim. Mianowicie zużycie opon jest razy 8, a zużycie paliwa razy 6. Uszkodzenia mechaniczne są lekkie, więc jeżeli zawodnicy się uszkodzą, to po 30 sekundach samochód automatycznie się naprawia. Jeżeli chodzi o resztę ustawień, to zawodnicy mają do dyspozycji tylko i wyłącznie opony wyścigowe miękkie. Oczywiście jest włączona równowaga osiągów i jest niedozwolona pomoc w kierowaniu, zarządzanie stabilnością, autopilot i linia pomocnicza. Więc tutaj pewne utrudnienia są wprowadzone dla kierowców, niemniej jednak to są takie moim zdaniem standardowe ustawienia, jeżeli chodzi o większość wyścigów, które są organizowane wśród naszej społeczności Gran Turismo Sport Polska. Tutaj widzę, Barticoin zebrał karę i troszkę mam wrażenie zniszczył jednemu z zawodników okrążenie. Nie wiem, czy to Michał Boro chyba. Natomiast mnie zastanawia dalej, dlaczego niektórzy zawodnicy zamiast zjechać do stopu, wymienić opony, dalej jadą już na zużytych oponach miękkich, tak jak wspominałem, tylko te są do dyspozycji. Bo to będzie miało bardzo duży wpływ na czas ich okrążenia. To może być nawet około 0,2 sekundy, jeżeli chodzi o same opony. A jednak nie oszukujmy się, to jest moment kwalifikacji, więc tym bardziej, że na przykład różnica między Wierą a Alienem wynosi 41 tysięcznych, to takie różnice no, jednak mogą mieć znaczenie. Zaraz patrzymy, czy ktoś jest może na okrążeniu pomiarowym i aktualnie na okrążeniu pomiarowym jest Dave, więc przeskoczmy sobie na tego zawodnika. Na razie niecała 0,1 na plus, czyli no niestety nie było to szybsze okrążenie w jego wykonaniu. Dodajmy tylko, że ATR to jest aktualnie drugi zespół, który walczył właśnie z PCR-ami w GTTC. Właśnie o pierwsze miejsce i przez dłuższy moment prowadzili, jednak niestety jakieś tam zawahania zespołowe sprawiły to, że no PCR przegoniły i wyprzedziły właśnie ten zespół. Ale jeżeli chodzi o Dave'a, jest to akurat młody zawodnik, który bardzo mocno się rozwija pod skrzydłami strzał i widać, że widać ten postęp z wyścigu na wyścig. O, nawet widzimy 0,6 już urwane na drugim sektorze. Więc zobaczmy, no tutaj, czy może będzie lepsze okrążenie. Warto wspomnieć, że Dave ma bardzo dobrych mentorów. Jest tam Waniur, dobrze rozumiem, pamiętam? Chyba nie, tutaj bardziej... Wierzbi, jeżeli... przepraszam, Waniur jest z PCR-ów. Proszę tak. Bardzo wybaczyć. Wierzbi, ale również Enjoy, no. Cała reszta zespołu, która bardzo jakby się motywuje do treningów, co było widać w GTTC. No i Dave akurat też wykorzystuje to i rozwija swoje skrzydła. Jest poprawa czasu, ale to jest tylko i wyłącznie siódme okrążenie. A tymczasem pomału nam się kończą kwalifikacje. Zobaczmy jeszcze Mazaka, o którym wspominaliśmy wcześniej. Jeszcze drugi sektor bodajże miał 0,7 albo 0,6, nie pamiętam dokładnie, jeżeli chodzi o czas swój najlepszy. No do pierwszego brakuje mu aktualnie ponad 2 sekund, więc raczej wątpię, żeby pobił, walczył o pole position, ale niemniej jednak lepszy miejsce na starcie na pewno da mu jakąś delikatną przewagę nad pozostałymi i może też tempo wyścigowe będzie miał lepsze od innych.
No tutaj troszkę na tej parabolice stracił. Poprawił swój czas, niemniej jednak to nie zmienia jego dziewiątej lokaty. I oczywiście Vieira jeszcze poprawił swój czas. Matthew również poprawia na 2 minuty, ale to daje mu ostatnie miejsce. Karolas nie poprawił, więc też dziesiąta lokata już. Większość zawodników zakończyła kwalifikację. PCR Barki również czasu nie poprawił. No i jeszcze HRT Kamil, który również bardzo długo zwlekał, bo tam stał na poboczu. Więc już chyba wszyscy zawodnicy zakończyli kwalifikację. Tak mi się wydaje. Tutaj Wiera widzę, no wyrósł nam na takiego lidera i powiem ci, czas jak na D2 bardzo dobry. Pół sekundy wrzucił drugiemu Alienowi, to jest znacząca różnica. Pytanie, jak sobie nam Wiera poradzi ze zużyciem? No wiadomo, kwalifikacje to jest jedno. Ja osobiście mam bardzo duży problem z kwalifikacjami. Nigdy nie byłem na tym jednym szybkim kółku wystarczająco dobry, ale w wyścigu coś tam umiałem ugrać. Także no jestem ciekaw, jak tutaj Wiera sobie poradzi, nie tylko z presją tego pierwszego miejsca, ale też z presją, jaką będzie nakładał na niego Alien, Air Force, cała reszta stawki ze zużyciami, z managementem opon paliwa. No na pewno to będzie trudny wyścig dla Wiery, no ale Tak, ta tym pół bardziej, że sekunda. jest to również wyścig wytrzymałościowy, więc tu zawodnicy jadą 50 minut. To też może sprawić, jeżeli Vieira nie będzie w stanie złapać swojego tempa wyścigowego, bo oczywiście tempo kwalifikacyjne się różni, oczywiście można jechać bardziej na granicy błędu, bo tak naprawdę trzeba przejechać tylko jedno dobre okrążenie, a przejechać całe 50 minut czystego wyścigu takim tempem jest praktycznie niemożliwe, więc będzie musiał na tyle zoptymalizować swoje tempo, żeby i móc odskoczyć zawodnikom i wygrać ten wyścig. I teraz mieliśmy jeszcze przez chwilę tabelę z wynikami kwalifikacji i przechodzimy do wyścigu. Więc jeszcze raz szybko zerknijmy. Vieira pierwszy, drugi Alien, trzeci Air Force, czwarty Michal Boro, piąty Barkiskon, szósty Kamil, siódmy Chudy Bober, ósmy Dave, dziewiąty Mazak, dziesiąty Karolas i jedenasty Matthew. No powiem tutaj szczerze, że zaskoczył mnie Vieira. Nie znam, wiesz, zbytnio polskiej sceny, nigdy się tutaj nie interesowałem, że tak powiem, kulisami tego wszystkiego. No ale tutaj Vieira zaskoczył. No i Ale ruszyli, ruszyli, proszę państwa. poszli i zobaczymy, jak będzie na tym dojeździe do pierwszej szykany. Tutaj może być dosyć ciasno. I tak się dzieje. Wszyscy bardzo blisko siebie. Zobaczymy, co zawodnicy wykminią. Michal Wow, Boro, Mazak atak nam koła spadnął wnętrze ostatnie. i Vieira lekko wypchnięty. Michal Boro zawinął farfosla i wypadł na ostatnią pozycję. No i Mazak już ciekawy. wrócił na swoją dziewiątą. Więc Vieira na razie nadal utrzymał pierwszą pozycję po niemiłym spotkaniu z Michałem Boro, ale jeszcze się broni. Ale zobaczmy, bo Barkiskon już siedzi mu na plecach. Alien trochę na tym stracił, bo jest aktualnie czwarty. Barki koń tutaj przymierzał się do ataku, I ale tylko HRT postraszył. Kamil, oj, niewygodny powrót na tor Air Force. Oj, co chudy bober nam wyskoczył z dziupli. No i zobaczymy, bo HRT Kamil też troszeczkę nieczysto wcześniej na dojeździe do szykany zepchnął Air Force'a i ten potem niebezpiecznie wyjechał. No i chudy Bober to wszystko wykorzystał na swoją korzyść. W międzyczasie też Dave atakuje, już siódma pozycja tego zawodnika, wyprzedził właśnie Karolasa. Mazak również się czai tam z tyłu, próbował atakować. No i dojazd na razie do Ascari czysto, na razie bezpieczne zachowanie zawodnika Banana Racing. Ale to nie jest moim zdaniem ostatnie słowo, które powiem, tym bardziej, że to jest dopiero początek wyścigu. A przypomnę, że 50 minut tego wyścigu naprawdę może się okazać katorgą dla tych zawodników, jeżeli to będzie ciągła walka. Więc też muszą zawodnicy w pewnych momentach odpuszczać. No na pewno psychicznie trzeba to będzie utrzymać. To się tak łatwo mówi, że wiesz, tylko wciskasz gaz, kręcisz kołem, no ale jednak lusterko kusi, żeby w nie tutaj spoglądać. Jakieś tam spoglądanie na straty, ile się tutaj tej przewagi ma, no to W wszystko gdzieś międzyczasie tam działa na atak człowieka. Aliena na drugą pozycję, Alien na razie wyprzedzana do hamowaniu. No i czy to będzie udany manewr? Tak. Tak, wychodzi na tej pierwszej szykanie na drugą pozycję Alien.
udało mu się. Bardzo ładny, czysty manewr. No wykorzystał, tak jak wspominaliśmy, slipstream i zyskał to jedno oczko do góry. Tutaj Mazak widziałem troszkę delikatnie wolno tutaj w tym T1, ale już nam się Mazak oddalił od Michała Borona, 0,8. No i też już zaczęła nam się stawka pomału rozjeżdżać. Oj, Alien z lekkimi problemami przy wyjściu. Barkis koń już się do niego zbliża. I jak na razie poobserwujmy chwilę to, co się dzieje z przodu. Aktualnie ta druga, trzecia pozycja. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o zawodnika na pierwszej pozycji, czyli Wiera 75, jest to dla niego woda na młyn, ponieważ jeżeli ci dwaj zawodnicy dalej będą ze sobą walczyć, to Wiera będzie mógł spokojnie, bez problemu odjechać wszystkim zawodnikom i zyskać sobie bezpieczną przewagę. Teraz zawodnicy bardzo blisko siebie. Oj, Barki z końcem problemami i Alien na razie odskakuje na ponad pół sekundy już Barkiskoinowi. No nieprzyjemne to wyjście z Oskari i chudy Bober będzie się przymierzał do ataku. Obiera wewnętrzną do paraboliki, już zaczyna wyprzedzanie i udany chyba manewr w jego wykonaniu. Tak, chociaż tej parabolice troszkę niepewnie tutaj nam przejechał. No i już tutaj Barty Coin się będzie przymierzał do wewnętrznej. Zobaczymy, czy będzie miał overlapa. No, teraz może złapać slipa i to wykorzystać. I również może to wykorzystać HRT Kamil, który czai się tak naprawdę za tą dwójką zawodników. I będzie się chyba przymierzał do ataku. Czyżby trzech zawodników do jednego zakrętu? Oj, to będzie niebezpieczny manewr. O, ależ tutaj chłopaki jadą. No, lekki kontakt ze strony Kamila. Ale no tutaj jeszcze w ferworze walki nie jest to aż tak i problematyczny. Na szczęście żaden zawodnik nie doznał uszkodzeń i nie wypadł z toru. Ale przez to wszystko Air Force zaczyna pomału dojeżdżać Kamila i zaraz pewnie się będzie przemierzał do wyprzedzania. Pytanie, czy teraz, czy jeszcze będzie czekał? Na razie chyba jeszcze nie. To jeszcze nie ten moment. No tutaj zobaczmy, jak się klaruje nam te ustawki Michał Boro kontra Matthew. Matthew po wewnętrznej, ale tutaj, ależ dive bomb Kamilka. Przepraszam, Karola, niesamowicie tutaj odpalił nam u bota. No i też przez to chyba dostał również karę. Tak mi się wydaje, to nie był czysty manewr w jego wykonaniu. Więc no, również absolutnie. Teraz Michał Boro leciutko wypchnął. Ale Karolas już z problemami, jeżeli chodzi o opony. Mazak wykorzystuje to złe wyjście i awansuje z powrotem na 9. pozycję. Ja niestety tutaj mam podgląd z troszkę innych kamer, troszkę inna tutaj transmisja i nie widzę tego zużycia. To już jeżeli chodzi o zużycie, powiem szczerze, że niektórzy zawodnicy no niestety nie szczędzą tym oponom i widać to zużycie o wiele większe. Właśnie na przykład tak jak widzimy Karolasa na 10. pozycji, te opony ma o wiele bardziej zniszczone. Mazak na przykład oszczędza te opony. W międzyczasie Michał Boro, kara 3 sekund. Wybacz, że ci przerywam, ale Kamil przed paraboliką po zewnętrznej. Fenomenalny tutaj atak Kamila. Może jeżeli dałoby radę, oczywiście prosilibyśmy o replay tej sytuacji, żeby też inni mogli zobaczyć, co tam się wydarzyło. Ale chudy Bober już chyba będzie odpowiadał. I jest dojazd do wewnętrznej. Zobaczmy, jak się zawodnicy zachowają. Oj, chudy mocno przyciął tutaj Kamil, delikatnie ustawił miejsca, wszystko ok. Ale ten atak od zewnętrznej był fenomenalny. No, chudy Bober wraca nam na 4. pozycję. Ja tutaj tak na szybko przelecę stawkę i zobaczę, jakie tutaj mamy różnice. 11 jest ATR Dave, 2,5 sekundy do Karolasa. Karolas, 0,5 sekundy do Mazaka. Mazak, 2,3 sekundy do Michała Boro. Michał Boro, 2,5 sekundy kary, tak jak już wcześniej mówiłeś. I strata 1,3 sekundy do Matthew. Matthew natomiast 6,9 sekundy do Air Force'a. Air Force przymierza się tutaj z tyłu do tej dwójki Kamila i Bobera. Ma do nich 0,3 straty. Natomiast Kamil z 5. pozycji do 4. ma też 0,3 do chudego Bobera. Na pewno na tej prostej, która tu będzie starał się z tego slipa łapać. No i Bober 3 sekundy straty, niecałe, dokładnie 2,8 sekundy do Barticoina. Barticoin 1,2 do Aliena i Alien z karą 0,5 sekundy ma 3 sekundy straty do Wiery. Więc tak jak wspominałem, Wiera na razie ma dosyć spokojny wyścig.
i może troszeczkę bardziej przeoszczędzić opony, przeoszczędzić może trochę paliwa, bo spokojnie prowadzi ten wyścig przez dłuższy od samego początku. Alien natomiast no już widać, że troszeczkę bardziej zużyte opony, paliwa minimalnie też mniej, więc widać, że ciśnie tym swoim Porsche do granic możliwości, żeby odrobić straty, ale to może też się odwrócić na niekorzyść, gdyż przez to będzie mu szybciej spadało tempo i też może ewentualnie szybszy wizyta w alei serwisowej, bo też zależy jak strategicznie to rozwiąże, bo może jakieś podcięcie w wykonaniu Aliena spowodowałoby, że odrobi trochę do pierwszego zawodnika. Natomiast wróćmy do czwartej, piątej pozycji. Chudy Bober i Kamil. I teraz Kamil chyba będzie chciał się odpłacić tym samym, co zapłacił mu Bober. Będzie chyba próba ataku? Nie. Chyba... Oj, Kamil taki niezdecydowany manewr w jego wykonaniu. No i przez to traci. I również może stracić przez to piątą pozycję. I tak się dzieje na korzyść Air Force'a. Air Force tutaj wskakuje nam na piątą pozycję, jest chyba jeszcze, a jednak nie jest chyba w overlapie. Wow, tutaj Air Force zamyka agresywnie drzwi, trzasnął aż futrynę, no dosłownie zaczęsło w drzwiach, ale czy będzie atak na Bobera? Będzie. Ładnie opóźnił to hamowanie Air Force, naprawdę dobry atak. No i zyskuje czwartą pozycję, Bober za nim na piątej. Wszystkiemu przygląda się Kamil w szóstej pozycji, który ma pół sekundy straty do Bobera. No, Air Force bardzo ładne dwa manewry, jeden po drugim. Wyprzedził Kamilka, który nie poradził sobie w pierwszej szykanie i potem wykorzystał wszystko, żeby przegonić jeszcze Bobera. Kwestia jest tylko tego, żeby od nich odskoczyć, bo akurat tych zawodników jest w ciągłym i batalii i żeby mieć trochę spokoju, no musiałby ponad, przynajmniej tą sekundę przewagi mieć. Wow, tutaj Karolas, nie dość, że jest na 11 pozycji, wyprzedza go Dave, to w dodatku wypada nam na Lesmo 2. Nie wiem, czy realizator jest w stanie nam tutaj tą powtórkę odtworzyć, bo no dzieje się tutaj przez te pierwsze 10 minut. No i dodajmy jeszcze, że właśnie to, że właśnie takie wywinięcia się na torze, te spiny, powodują to również, że te opony mają o wiele krótszą żywotność, o wiele szybciej się zużywają, co też nie ma dobrego wpływu na tempo wyścigowe, tak jak już wcześniej wspominaliśmy. Dave też spadł nam na 10 pozycję, Mazak nadal na 9 i troszeczkę przez te wszystkie nieudane sytuacje i też walkę z Michałem Boro i Karolasem stracił. W międzyczasie Kamil, Air Force i Chudy Bober w pit stopie, pierwsze zmiany ogumienia, możliwe, że również dotankowanie paliwa i wyjeżdżają, Mazak przez to awansuje. Jak i również pozostała stawka Air Force 7, Kamil 8, przepraszam, już się pozmieniało, bo Air Force jeszcze również spadł, jeszcze Dave. Dave'owi udało się wyprzedzić, ale jeszcze czeka go i tak zjazd do pit stopu pewnie, więc tutaj jeszcze ta sytuacja się może zmienić. Tutaj bym chciał przywitać naszych widzów na czacie, Michała, Aniolowa, tutaj mamy Piosko i Puchała, witam was również panowie serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami tego wieczoru. No a tutaj Dave wskakuje nam na 7 pozycję. No tak jak już wspomniałem, to jest kwestia tak naprawdę strategii, ponieważ Dave na pewno będzie czekał jeszcze pit stop. I myślę, że nawet nie jeden. Ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o strategię, ale mam przeczucie, że tutaj będzie strategia albo dwóch, maksymalnie trzech pit stopów. Tutaj widzę Chudy Bober już zbliżył się do Air Force'a, na tej drugiej szykanie nam Air Force, no, troszkę przestrzelił. Lesmo 2 również tak bokiem, w stylu szybkich i wściekłych. No i jeszcze temu... Air Force ma nad sobą karę 3 sekund, gdzieś musiał coś złapać. No nawywijał chłopak, nawywijał. No ale nadal jednak wróćmy do tej walki, bo cały czas ta trójka... No jeszcze Kamil, który teraz też 3 sekundy kary za ścięcie i wypada chyba, próbuje utrzymać samochód, Kamil wypada z toru i niestety się uszkadza. W międzyczasie Barkis Coin i Alien na swoich pit stopach, a Vieira przedłuża swój stint i jedzie jeszcze dalej. No podziało nam się tutaj, no kurczę, szkoda Kamila, bo tak jechał z tyłu, ale cały czas odrabiał tego tortu, tą łyżeczką cały czas ubywało. No wielka szkoda, no wielka, no trudno, takie są wyścigi. Natomiast w międzyczasie przez te wszystkie
zamieszania pitstopowe, wyjeżdża nam Mazak na drugiej pozycji. Niemniej jednak traci on 22 sekundy do aktualnego lidera, ale za to jeszcze może zyskać na tym wszystkim, ponieważ dużo zawodników z tyłu walczy, a ten późniejszy pit stop może spowodować to, że wskoczy gdzieś na wyższą pozycję. Tutaj widzę, że chyba Air Force nam znowu bezprecedensowo pojechał, bo tu widzę, poradził sobie z Dave'em. No i aktualnie fioletowy pierwszy sektor, więc aktualnie najszybszy sektor na torze, jeżeli chodzi o Air Force'a. Dodajmy tylko jeszcze, że aktualnie najszybsze okrążenie ma oczywiście Vieira, czyli lider wyścigu, minuta 57,754 tysięczne. Ale właśnie może po tym pit stopie Air Force odpali się i zrobi jeszcze najszybsze okrążenie, chociaż zaczyna pomału dobierać się do Mazaka, który jeszcze nie wizytował w alei serwisowej. I może go przez to niestący przyblokuje. Nie wiadomo, jak to się potoczy. No tutaj widzę Dave kontra chudy Bober. Pamiętajmy, Bober jest lżejszy bez tej literki C, ale mimo to Dave go dogania, ale tutaj Bober utrzymuje. No, Cojones ma potężny. No i zobaczymy, jak na tą prostą wyjdą. Ale wydaje mi się, że Dave będzie musiał zjechać już na tym okrążeniu do pitstopu, gdyż tego paliwa naprawdę niewiele mu brakuje. A w międzyczasie też Air Force miał drugi sektor też na fioletowo, więc może też zobaczymy najszybsze okrążenie. W międzyczasie też lider wyścigu Vieira zjechał nam do pitstopu na tankowanie i pewnie wymianę opon. I to samo czyni również Mazak. Taka sama ilość paliwa również u niego. No ale Air Force nie wykonuje pierwszego okrążenia i Vieira wyjeżdża przed Air Force'em. Ale za to wyjeżdża dosyć wolno, no bo oczywiście w alei serwisowej jest ograniczenie prędkości. I czy Air Force go dogoni Vierę? Oj, bardzo blisko siebie są teraz ci dwaj zawodnicy, więc Vieira tak naprawdę na tym przedłużeniu stintu mógł wiele stracić. Pytanie tylko, czy pojedzie na dwa pit stopy, czy na trzy, bo Air Force wydaje mi się, że chyba pojedzie na trzy pit stopy, bo zjechał o wiele wcześniej. No tak, tak, zgadzam się z tą strategią pit stopów, ale pamiętajmy, wyścig jest długi. Vieira, przepraszam, ma jeszcze no delikatnie zimne opony. Air Force widzę, przymierza się do ataku, ma znowu wewnętrzną. I no, Air Force atak. Tutaj. Air Force to jest Terminator tutaj, proszę państwa. On nie bierze w ogóle jeńców ze sobą. Kolejny udany manewr w jego wykonaniu. Niemniej jednak dalej kara wisi nad jego głową, więc no. To też nie świadczy do końca dobrze o nim, mimo tego, że prezentuje nam naprawdę wspaniałe manewry. Ale Vieira, myślę, wydaje, że jeszcze może się mu odwinąć, tym bardziej, że cały czas mu siedzi na ogonie i łapie się w strumieniu aerodynamicznym. Racja. I Vieira, no troszkę tutaj miał tego psychicznego odpoczynku więcej, no bo jednak mógł sobie jechać od tam drugiego, trzeciego kółka już spokojniej, bez tutaj patrzenia w lusterko, spoglądania. I teraz to on będzie naciskał. No i zobaczymy, jak Air Force będzie tutaj bronił się i jak to presję psychiczną spróbuje przekuć w jeszcze szybszą jazdę, czy może pęknie. W międzyczasie też po tych wszystkich zawahaniach pitstopowych Mazak awansował oczko w górę, jest aktualnie ósmy, ale też widzę, że chyba jeden zawodnik w ogóle wypadł całkowicie z wyścigu, ponieważ zostało nam 10 zawodników, a było 11. Zgadza się, już tutaj zerkam na moją listę. Jest to HRT Kamil. Kamil, już tak. Zrezygnował chyba z wyścigu. Tutaj jeszcze widzę w międzyczasie Rosiwy, szybkości przyczepności. Cześć Rosiwy, również życzymy ci szybkości i przyczepności. No a tutaj Vieira już jest za Air Force'em. I tutaj już się szykuje pierwszy atak. Chłopaki jadą drzwi. Lepsze wyjście oczywiście z pierwszej szykany powoduje to, że ma lepszą prędkość, natomiast bo tutaj do tego długiego zakrętu, do drugiej szykany, Air Force ładnie obrał wewnętrzną. No i teraz pytanie, czy Vieira będzie atakował, czy raczej mi się wydaje, że nie. Nie, jednak odpuścił sobie, woli ponaciskać, woli postraszyć. Już się pokazywał do ataku, ale myśli, że to jeszcze nie jest ten moment, bo pewnie czeka, aż Air Force popełni jakiś błąd. Tutaj widzę Alien, powoli zbliża się do Barty Coina, ale Barty Coin znowu mu ucieka o 0,2.
No jednak Bartikoi na tym Lesmu 1, Lesmu 2 jest naprawdę, naprawdę szybki. No to są zakręty, które tak naprawdę też bardzo się łatwo wyczuć, jeżeli ktoś ma potrafi szybko jeździć, więc też to powoduje to, że ma lepsze wyjście z tego zakrętu, no i te tysięczne sekund może odrobić na prostej, przez to, że ma lepszą prędkość, chociaż już z lekkimi uślizgami na Ascarii, więc wcale to może nie być tak, że ten tor bardzo się dobrze czuje u Barkiskoina. Niemniej jednak jest to i tak nadal szybszy tempo od Aliena, bo już ma przewagę około sekundy. Tutaj Air Force nagle zmienił linię na zewnętrzną, no i widzę, że troszkę gorsze wyjście niż Viera. Viera spokojnie wyczekał. No i Viera jest o dosłownie długość włosa przed Air Force'em, co najważniejsze, ma wewnętrzną do następnej szykany. No a raczej zawodnicy jadą z taką prędkością, że nie będzie w stanie Air Force się wyprzedzić, chociaż są praktycznie na równi ze sobą. Nie, Vieira odpuszcza. Vieira stwierdził, że nie będzie ryzykował wolniejszym tempem i ewentualną próbą kontry ze strony Air Force'a. Może się pokusi o atak w następnej szykanie, a może to jest właśnie jego taktyka, że będzie straszył, będzie pokazywał, że jestem tutaj cały czas, wychylał głowę tak naprawdę z samochodu i pokazywał mu, że Air Force wcale nie jest w stanie mi odskoczyć, a tak naprawdę będzie tylko sobie z nim pokrywał i dopiero pod koniec wyścigu przeprowadzi właściwy atak. Też oczywiście często takie sytuacje widzimy normalnie w motorsporcie i często właśnie zawodnicy nie potrafią wytrzymać tej presji i popełniają błąd, czasami na wagę właśnie zwycięstwa, tak jak mamy to tutaj w dzisiejszym wyścigu. No na pewno jest to jedna ze strategii, tym bardziej, że Viera może sobie na to pozwolić. No przeciągnął pierwszy pit stop, ma ponad 2 sekundy, dokładnie to 2,3 sekundy przewagi nad trzecim chudym bobrem, nie wiem, nad chudym. No i może tutaj Air Force'a naciskać, może na nim, że tak powiem, oszczędzać. On może rzucać szybciej biegi, zaoszczędzi paliwa, delikatnie zaoszczędzi opon. To Air Force tutaj cały czas musi, że tak powiem, gnieść, deptać. Także no, czas działa po części na korzyść Viery. No, pół godziny do końca wyścigu, znowu pokazuje się Viera tutaj w bocznej szybie Air Force'owi, tym razem po zewnętrznej. A i Viera fantastycznie przytrzymał tą zewnętrzną delikatnie. No i wydawało mi się, że Viera będzie miał lepsze wyjście, no ale tu jednak Air Force delikatnie go przyblokował na wewnętrznej. Ale zobacz, i zjeżdża do pit stopu. Tak, Air Force zjeżdża już do pit stopu, więc o wiele wcześniejszy pit stop w jego wykonaniu, no też tam ma mniejsza ilość zatankowanego paliwa, no spowodowała oczywiście taką decyzję. Niemniej jednak Vieira też chciał zachować się właśnie tak w parabolice, ponieważ to Air Force musiał tak naprawdę mocniej zwolnić, opóźnić to hamowanie, przez co Vieira myślę, że chciał zrobić jakiegoś switchbacka na przykład, żeby wcześniej dohamować i przeciąć nagle linię i znaleźć się po wewnętrznej. Niemniej jednak i tak Air Force zjechał do pistopu, wraca na czwartej pozycji. Tutaj chudy bober wyjeżdża i atakuje go Matthew, ale chudy utrzymuje tą swoją piątą pozycję po pitstopie. No też opony teraz będą na pewno na przewadze u chudego bobera, ponieważ Matthew ma dosyć mocno już zjechane te opony, jeszcze nie wizytował w alei serwisowej, więc możliwe, że chudy będzie bez problemu się bronił, ale tutaj wyjście do kolejnej szykany i Matthew chyba będzie próbował atakować. Tak, opóźnione na hamowanie i Matthew bez problemu obejmuje piątą pozycję. Tutaj widzę Air Force, dalej tą karę ma. 1,1 sekundy. 13,5 sekundy. To ta kara się tak pomału zbija tak naprawdę. No wcześniej to były 3 sekundy, więc z okrążenia na okrążenie ta kara maleje. Niemniej jednak no pewnie, jeżeli będą jakiś incydent wyścigowy do rozpatrzenia, pewnie zawodnicy będą zgłaszać zdarzenia po wyścigu, jak to w większości ligach ma miejsce. Natomiast moim zdaniem to jest dobry moment. Natomiast przepraszam, w międzyczasie chudy bober i Matthew. Chudy bober, próba ataku po zewnętrznej i udany atak w jego wykonaniu, chociaż z problemami przy wyjściu. Wow, miota nim jak szatan, tu Matthew wjeżdża na piątą pozycję. No ale chudy będzie miał slipa. No i chudy z problemami na tym Ascarii, ale na szczęście odratował samochód, nie ma żadnych uszkodzeń, nie,
Nie odskoczył mu Matthew aż tak, ale na pewno kilka sekund stracił, jeżeli chciałby jeszcze wywalczyć wyższe pozycje. No ale parabolika bardzo dobrze przejechana przez Chudego i może będzie próba ataku dojazdu do pierwszej szkody. No i tutaj Bobber czy Matthew? Matthew czy Bobber? Matthew łapie wewnętrzną, Bobber ciutko opóźni hamowanie, no ale tu raczej... Wow, Bobber odważnie! No na granicy dosłownie przepisów, no i wyprzedza Matthew. Ładny manewr jego wykonaniu, czyściutko. Tak jak powiedziałeś, dosłownie milimetry dzieliły zawodników, ale Matthew też ładnie pojechał, zostawił miejsce Bobberowi na ewentualne wyprzedzanie, nie wypchnął go z toru, więc no bardzo ładne zachowanie obydwu zawodników. No i raczej Matthew teraz będzie czaił się dłużej za Bobberem. Myślę, że aż do alei pit stopu, bo tym bardziej, że ma zużyte opony. Ale jest próba ataku po wewnętrznej. Uff, na szczęście odpuścił Matthew w odpowiedniej chwili. Też Chudy zamknął mu drzwi, ale to mogło się skończyć nieciekawie. No i na razie Matthew zostaje na szóstej pozycji. Wiesz co, ja natomiast Chlebak bym proponował, żebyśmy w tym czasie przeszli przez całą stawkę, zobaczyli jak to aktualnie wygląda, jeżeli chodzi o różnice czasowe. Zrobię to z największą przyjemnością, jednocześnie pozdrawiając naszych nowych widzów na czacie. Adamus23, salut, Clarence i Baka, serdecznie Cię witam, serdecznie Was witam. I tak, na 10 mamy Karolasa. Karolas ma 16,8 sekundy do Dave'a. No raczej Dave... nieciekawy wyścig też w jego wykonaniu. Nie prezentuje jakiegoś wybitnego tempa. No i widać to po różnicy, aż prawie 20 sekund już do przedostatniej pozycji. Tutaj zjeżdża nam w międzyczasie Bartis Coin. A co u 9 Dave'a? No Dave ma 0,6 sekundy straty do Mazaka. Mazak natomiast no 3 sekundy do Michała Boro. Michał wyprzedzi nam... A jednak nie, Michał też zjeżdża, przepraszam. Więc Dave wskakuje na 6, Mazak na 5. Na 4 jest Chudy Bobber, który ma 4 sekundy przewagi nad Barty Coinem. I Barty Coin będzie się bronił tutaj przed Mazakiem, czy... A jednak nie dał rady. Czy wyprzedzi go również Dave? Tak. Barty Coin wyjeżdża nam z pitstopu na 7 pozycji. 3,4 do Dave'a. No ale Dave i Mazak mają już ciut zużyte opony. Tego paliwa już też mają mniej. Będą tutaj walczyli o 5 pozycję. Chudy Bobber 6,7 przewagi nad Mazakiem i 5,3 sekundy straty do Air Force'a. Co tutaj u Air Force'a? Air Force, no już pół sekundy kary do zbicia. 13,8 sekundy straty do Aliena. Alien ma 8,2 sekundy straty do Wiery. Także Wiera ponownie jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem i jednocześnie. Witamy Cię Piotr na czacie, serdecznie Cię pozdrawiam Piotr, życzę bardzo powodzenia Tobie i pozostałym chłopakom w D1. No a co u Wiery słychać? No Wiera 8,6 sekundy przewagi. Ponownie samemu tutaj może odetchnąć. Wystarczy, że będzie po prostu kontrolował tempo. O tym bardziej, że jeszcze Alien teraz będzie zjeżdżał do pit stopu, ponieważ też już kontrolka paliwa już mryga i dostaje pewnie informacje box. No i z 6% zjeżdża po wymianę opon i po dotankowanie. Pytanie tylko jak, gdzie w tym wszystkim znajdzie się Air Force? Tutaj widzę Air Force już przekracza nam linię mety dosłownie w tym momencie. Więc raczej bez większego problemu Alien spadnie na niższym lokatę. W międzyczasie też Chudy Bobber wyprzedzi i Mazak. Tutaj jeszcze Dave, widzę, siedzi na spoilerze Mazakowi. No i wyjeżdża nam Alien z pitstopu, ale powinien utrzymać tą swoją pozycję, myślę, bez większych kłopotów. Ma tą tutaj wewnętrzną, ale tutaj Mazak, no troszkę agresywnie, ale bez raczej tutaj nieuprzejmości jakiejś. Nie, no Dave. Było blisko, ale przez to problematyczne to hamowanie, no stracił tutaj na walce z Dave'em. Alien troszeczkę się wmieszał w ten ich pojedynek.
Niemniej jednak Viera, możliwe, że jeszcze jedno kółko, albo już, a maksymalnie jeszcze jedno kółko może pojechać. Wow, Barty Coyne łapie delikatnie żwir na wyjściu z drugiej szykany. Stracił tutaj Barty Coyne z dwie, może trzy sekundy. Raczej bym strzelał w granicy około 2 sekund, jeżeli tym bardziej nie wyspinował. Nawet może bliżej 1 sekundy, niemniej jednak to traci przez to i widać, że ma problem ze złapaniem tego tempa, bo Maza, który ma o wiele bardziej zużyte opony, no odskakuje mu cały czas. I pewnie Mazak też zaraz będzie do pit stopu zjeżdżał, również tak samo jak Dave. No i Viera, również lider wyścigu, zjeżdża do pit stopu po nowe ogumienie. Wydaje mi się, że Viera miał tutaj troszkę krótszy ten stint niż pierwszy. Nie wiem, czy jesteś to w stanie jakoś zweryfikować, bo niestety nie mam podglądu do jego czasów. Z tego co widzę, Viera zjechał na 7. okrążeniu. Czyli w sumie tak samo. Trzyma, ma jakiś swój plan, stara się go tutaj trzymać. No i zobaczymy, Viera wyjeżdża przed chudym Boberem. Ale wydaje mi się, że raczej będzie jeszcze jeden pit stop w wykonaniu Viery. Tak, 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 tego jestem pewny, bo tutaj widzę, Viera co 10 minut nam zjeżdża średnio. No i teraz Air Force, zobaczymy jak tutaj rozegra tą partię szachów Air Force. Tutaj ta stawka no, dosyć się nam rozrosła. Te różnice są coraz bardziej widoczne. W międzyczasie Dave i Mazak również zjechali na swoje pit stopy. Mazak wpadł na 9. pozycję, już jak patrzymy po tych roszadach pit stopowych. No więc ta walka z Dave'em, tym bardziej, że zatankował więcej paliwa, a tego paliwa miał mniej na starcie, to spowodowało, że jeszcze bardziej Dave odskoczył mu. Tutaj Michał Boro na pierwszej szykanie, nie najlepsze wyjście, stracił nam no 0,5 sekundy na tym. Ale tutaj ładnie na drugiej szykanie już sobie poradził. Jak na razie troszeczkę stawka nam się rozjechała, więc na razie nie mamy żadnej bezpośredniej walki na torze. No tutaj właśnie obserwuję tutaj na różnych kamerach, różnych realizatorach, ale tak jak mówisz, no ta stawka jest dosyć rozciągła. Różnice po 2-3 sekundy między, i wyżej oczywiście, między zawodnikami, więc tutaj tej walki tak typowo nie ma. Natomiast na pewno na tym okrążeniu będzie zjeżdżał nam chudy Bober do pit stopu. Już mała ilość paliwa w jego baku, więc trzeba będzie na pewno coś zatankować. I Air Force również zjeżdża, więc tych dwóch zawodników będzie nam zjeżdżało do pit stopu. Viera wraca na prowadzenie wyścigu i zobaczmy, Alien pewnie wróci na drugą lokatę. Również Barty Coyne. Zobaczmy, jak Barty Coyne wyjeżdża. Ktoś? Tak, wyjechał Air Force, ale Barty Coyne bez problemu obejmuje trzecią lokatę. Air Force pada na 4. miejsce. Chudy Bober wyjeżdża 5. Michał Boro na razie 6. Matthews jechał do pit stopu. Wow, Air Force dosłownie bokiem omija biedę w pierwszym sektorze. Można powiedzieć, że na farcie to mu się udało. No chłopak, no, optymistycznie przejechał, ale tutaj Mazak kontra Matthew, zobaczmy. Tutaj Matthew wyjeżdżał z pit stopu, z tego co widzę, Mazak był na prostej, no trochę tutaj nerwowo, ale bez przypału. No jak na razie, to nie jest chyba udany wyścig w wykonaniu Mazaka. Nie wiem jak to wyglądało z treningami, czy zawodnicy trenowali do tego wyścigu, więc Matthew troszeczkę za szeroko wyjechał w tym długim zakręcie w prawo z dojazdem do drugiej szykany i chyba troszeczkę stracił, ale Mazak też mam wrażenie, że troszeczkę za bardzo dzisiaj zachowawczo i to sprawia, że dzisiaj nie ma chyba swojego dnia i nie ma tego tempa. Ciężko mi jest powiedzieć, bo też wydaje mi się, że chyba raczej tego Porsche dużo nie trenował. W przeciwieństwie na przykład co do niektórych zawodników, którzy mogą właśnie przez te treningi osiągać oczywiście lepsze tempo w wyścigu.
Tymczasem jeszcze warta jedna rzecz uwagi. Aktualnie najszybsze okrążenie na torze zrobił Matthew właśnie. Tutaj widzę Air Force atakuje chudego Bobera. Ma wewnętrzną na parabolikę. Air Force no nie opóźnił jakoś super hamowania. Troszkę tutaj bokiem łapie jeszcze trawy. No ale zobaczymy. Ale raczej to będzie chyba odwet chudego Bobera, bo chyba lepsze, bardziej płynne wejście miał chudy Bober. Do tego jeszcze dostaje slipa od Air Force'a. Tutaj chudy zbyt wcześnie chyba zmienił bieg, miałem takie wrażenie po dźwięku silnika. Możliwe, no, że to jest kwestia zaoszczędzenia też trochę paliwa. No widać, że odpuszcza sobie na tym dojeździe do szykany, nie chce za bardzo jeszcze walczyć. Więc może to też jest wykorzystanie po prostu sytuacji na swoją korzyść. Zobaczę tutaj jeszcze, jak nam stawka wygląda. Tu widzę barki z coin poniżej 1 sekundy do aliena, dokładnie to 6 dziesiątych. Natomiast gorsze już wyjście z pierwszej szykany i już ta różnica drastycznie wzrosła o prawie pół sekundy. Tu widzę Mazak, cały czas siedzi na spoilerze Matthew. 4 dziesiąte i dojeżdżamy do drugiej szykany. No Mazak troszkę tu postraszył, pokazał się w lusterku Matthewowi. Matthew przy okazji zbija delikatnie karę. Natomiast też może taktyka Mazaka jest teraz taka, i z racji tego, iż widzi, że aktualnie Matthew jest najszybszym zawodnikiem na torze pod kątem najszybszego czasu okrążenia, to będzie starał się jego trzymać, żeby podgonić resztę stawki. Tym bardziej, że aktualnie Mazak traci no sporo, bo a 44 sekundy do aktualnego lidera. A jeżeli o liderze mowa, Wiera aktualnie ponad 18 sekund przewagi nad drugim alienem. No Wiera tutaj wyskoczył. No jak to mawiały, wyskoczył nam jak Filip z Konopi, niespodziewanie po prostu dominuje w tym wyścigu. Tak mówi pismo. Tutaj zobaczmy, no Mazak już ponad 1,5 sekundy do Matthew. No i na końcu stawki Karolas, 21,5 sekundy do Mazaka. I znów no mamy tą... Karolas nie będzie tutaj żadnym zagrożeniem dla żadnego zawodników. Po prostu będzie chciał już dojechać ten wyścig do końca. Pytanie tylko, jeżeli chodzi o doświadczenie tego kierowcy, ponieważ to akurat nie jest znany mi zawodnik. Pytanie, czy to jest jakiś nowy gracz wśród ścigantów Gran Turismo? I nawet dojechanie dla niego wyścigu będzie już dla niego dużym osiągnięciem. Więc wiadomo, że zawsze trzeba wszystko mierzyć swoją miarą. I może dla niego właśnie już ukończenie takiego długiego, długodystansowego wyścigu już sprawi, że to będzie dla niego takie małe zwycięstwo. Albo po prostu dzisiaj chłopak nie ma dnia i nie daje rady i dlatego tak nie za bardzo mu idzie. No również nie znam, że tak powiem, Karola tutaj na polskiej scenie, ale bardziej to pewnie wynika no, z braku, że tak powiem, ogólnie wiedzy u mnie, jeśli chodzi o tą scenę. Natomiast Wiera wrzuca kolejną sekundę przewagi nad Alienem, to już jest 19,5 sekundy. Za Alienem barki skończ poniżej 4 dziesiątych, tutaj zaraz będzie atak na Ascari. Aj, barki skończ leci bokiem! Widzimy dzikie drifty w jego wykonaniu, no zużycie opon o wiele większe niż u Aliena, więc to też może być ten spowodowane, ta lewa tylna opona, no już prawie w połowie zużyta, więc to jest raczej chyba komunikat ze stajni PCR-ów, Barkis Coin, it's James, you have to box this lap. No wydaje mi się, że tutaj było omówione u Barkis Coina, Bono, my tires are gone, zobaczymy. Bardziej tak. Może nie Bono, ale nie wiem, Synko albo Waniu. Ale może mają jakiegoś swojego Bono. Tego nie wiemy. Natomiast tu widzę Air Force i Hoody. Poniżej sekundy. Na jakiś duel może się nam szykuje tutaj, na następnym kółku. No tym tutaj bardziej, że Hoody lepsze wyjście z paraboliki i odrabia na tej prostej start meta do Air Force'a. Niewiele, bo niewiele, ale no to jest w okolicach 1/10 chyba odebrał. No i chyba lepsze teraz też wyjście, tak, już różnica spada poniżej 0,7, więc zapowiada się na kolejny pojedynek, kolejny akt pojedynku Air Force a Chudy Bober.
międzyczasie też Matthews jechał nam na pit stop i Mazak awansował na 7 pozycję, a po pit stopie Barkis Coin wylądował tuż przed Mazakiem. Zgadza się, zgadza się. No, Barkis Coin ma świeże opony. Tutaj szukam, widzę, że Hoody dalej jest za plecami Air Force'a i dalej poniżej 5 czy tam 0,4 sekund. Na Wiera, no, niesamowita dyspozycja, 21 sekund przewagi. No, na chłop po prostu nie bierze jeńców, wjechał jak do siebie, no, pozamiatał. No, ale pamiętajmy, jeszcze 12 minut do końca wyścigu. No i teraz tylko pytanie, czy będzie na przykład Wiera próbował dołożyć sobie dodatkowy pit stop, aby na przykład powalczyć jeszcze o czas najszybszego krążenia, bo aktualnie nie jest jego posiadaczem, chociaż jego najlepszy czas aktualnie jest 1:57,6. No jest to około 2 nawet dziesiątych różnicy do najszybszego krążenia, więc jeżeli by chciał dodatkowy pit stop tylko i wyłącznie po opony, to w sumie chyba nawet nie straciłby tej pierwszej pozycji. Tutaj obserwuję jeszcze ogólnie stawkę, całe przekrój stawki, no i Clarion, mam się takie dwie pary. No Mazak i Barkis Coin, tutaj jedna i jej 1/10 sekundy przewagi Barkis Coina. No i niezmordowany Hoody Bobber i Air Force, 0,8 przewagi Air Force'a. No tutaj, jeżeli porównamy sobie zużycie opon u Air Force'a i Hoody'ego Bobbera, widzimy, że Hoody Bobber lepiej jednak dysponuje tymi oponami w swoim Porsche. O wiele lepiej zachowane i bardziej równe zużycie. Niemniej jednak to Hoody Bobber ma mniej paliwa w baku, co może oznaczać, że równie szybko może zjechać do pit stopu, ale to przedłużenie na przykład ze względu na paliwo o jedno okrążenie u Air Force'a przy większym zużyciu opon może spowodować tak naprawdę zagrywkę na jego niekorzyść i tak naprawdę stratę pozycji po pit stopach. A tymczasem zostało już nam prawie 10 minut do końca tego wyścigu. No tutaj, tak jak wcześniej, ta stawka znów nam się delikatnie rozszerzyła. Karola z pitstopie, Michał Boro na przedostatniej, 9 pozycji. 21 sekund przewagi nad Karolasem i 3,5 sekundy nad Matthew. Matthew 5,2 sekundy straty do Mazaka. Natomiast Flamaster ma 1,2 sekundy straty do Barkis Coina. Barkis Coin 9 sekund straty do Dave'a. Dave 11,2 sekundy straty do Hoody'ego Bobbera. Hoody Bobber 1,8 straty do Air Force'a, tu taka delikatna różnica stała się bardziej powiększoną, ponad sekunda, obecnie półtorej. Air Force 5,2 do Aliena sekundy, no i Alien 23 sekundy straty do Wiery. No Wiera po prostu inny poziom, inna planeta dzisiaj, fantastyczna dyspozycja. No i Alien decyduje się chyba już na ostatni pit stop w tym wyścigu. Tymczasem Air Force dalej jedzie i Hoody Bobber również zjeżdża nam na ostatni pit stop. No, kluczowe okrążenie dla Air Force'a obecnie. Albo wóz, albo przewóz. Również Ater Dave, też pit stop. Barkis Coin chyba to już nie będzie zjeżdżał do końca wyścigu. Tak mi się wydaje. Jeszcze Mazak zjeżdża na ostatni pit stop. Pytanie, co z Wierą, bo Wiera zjechał tak dobre parę kółek temu. No i wydaje co mi się, tutaj, że jeszcze pit stop go będzie czekał, dosłownie na sam koniec wyścigu, ale z taką przewagą raczej o to bym się nie martwił. No myślę, że nawet po pit stopie powinien wyjechać na pierwszej pozycji. Zbudował sobie solidne portfolio. Tymczasem Air Force, o dziwo, pierwszy sektor na fioletowo, więc przy takim zużyciu opon to naprawdę szapoba dla tego kierowcy. Dokładnie, niski kapelusz Air Force'a, ale tutaj troszkę w tym Lezmo 1, tak no poza apexem, Lezmo 2 już lepiej. No zobaczymy, ponieważ na pewno Air Force będzie zjeżdżał i jestem ciekaw, gdzie on się pojawi względem właśnie Hoody'ego Bobbera. Tym bardziej, że Hoody Bobber aktualnie walczy z Barkis Coinem. No tutaj poniżej sekundy Hoody Bobber ma do Barkis Coina. Wychodzą tutaj na tą przedostatnią prostą. I Wiera zjeżdża aktualnie do pit stopu. No zobaczmy, Air Force jeszcze jest w połowie tej prostej do paraboliki.
Wiera już tankuje, już tam leci sobie Shell do baku. No i jak wyjadą, jak wyjadą? A Wiera tutaj raczej bez problemu, tak, bo Wiera już wyjeżdża, więc bez problemu zachowa pierwszą pozycję. Natomiast zobaczmy Air Force i porównajmy sobie z chudym Boberem, więc aktualnie poprosiłbym kamerę na chudego Bobera, który atakuje w międzyczasie barki z Coina po zewnętrznej, będzie próbował atakować i zobaczymy też, gdzie Air Force w tym wszystkim się pojawi. Chudy Bober powinien mieć ciut lepsze wyjście, mam wrażenie, ale jednak barki z Coin to, no PCR to PCR, proszę państwa, no nie bez powodu niemniej jednak zwycięzca. Chudy Bober wyciąga jeszcze slipa, Air Force już wyjechał, Alien wyprzedza Air Force'a, ale chudy Bober tak naprawdę stracił jeszcze więcej przez ten pojedynek z barki z Coinem i raczej ojojoj! Palodium nie będzie mu udany, ale tutaj bardzo nieczysto w wykonaniu tych dwóch zawodników. No mam wrażenie, że chudy Bober troszkę pospieszył się z zamknięciem tych drzwi. Wydaje mu się, że właśnie tak trochę to była reakcja na to, co się wydarzyło względem Air Force'a, jak nagle się okazało, że jego strategia nie była taka dobra, bo Air Force naprawdę przyjechał bardzo szybkie kółko względem Bobera. Ale tutaj Air Force ma 4,5 sekundy kary, a całościowo ma 5,5 sekundy przewagi nad chudym Bobrem, ale 4 sekundy kary musi gdzieś zrzucić. No zobaczymy, zobaczymy. Nie, tym bardziej, że już niecałe 6 minut zostały do zakończenia wyścigu, więc myślę, że zawodnicy przyjadą w okolicach 3 kółek jeszcze. No dzieje się tutaj. Powiedz mi w sumie, bananowy tancerzu, dlaczego bananowy tancerz? A to taka drobna prywata, drobna prywata. Drobna prywata, jasne. To jest bardzo proste. Bananowy, bo po prostu tak mi się wymyśliło, a tancerz, no to już jak większość osób wie, dlatego że zawodowo również tańczę. Zawodowo tańczysz? Opowiedz nam, co tańczysz. Aktualnie tańczę taniec towarzyski, czyli te wszystkie tańce, co tam mieliście okazję oglądać, Tańce z Gwiazdami. Oczywiście tam też tańczą moi znajomi, z którymi ja również rywalizuję na parkietach i w Polsce, i na świecie, więc no, taka pasja akurat już od małego i tak już zostało. I tak stwierdziłem, że taki nick założę, więc dlatego bananowy tancerz. A bananowy po prostu tak wyszło, nie wiem, tak mi się jakoś skojarzyło i no już tak się przyjęło i tak zostało, dlatego również zespół nazywa się Banana Racing. Tutaj przy okazji Barki Scoin atakuje Air Force'a, przestrzelił T1, co tutaj się dzieje? O Boże! Zakręcił się jak na skórce od banana, powiem ci tutaj. No, ja nic tutaj, jeżeli chodzi o Barki Scoina, nie miałem wpływu, jeżeli chodzi o skórki do banana, na to niemniej jednak bardzo duży błąd w jego wykonaniu i traci pozycję na rzecz chudego Bobra. Chudy Bober raczej nie będzie w stanie zaatakować Air Force'a, bo 7 sekund jest to duża różnica. No chyba, że Air Force'owi powinie się noga jak w tańcu, czasami się tak powinąć może i chudy Bober jeszcze odzyska to miejsce na podium. Niemniej jednak, jeżeli patrząc po tym, co się aktualnie dzieje na torze, raczej ta przód stawki zostanie bez zmian. Ewentualnie jeszcze Barki z Coin będzie próbował się odgryźć na chudym Bobrze. No tutaj się podziało się, jedne... W międzyczasie sekundę... Michał, bo Matthew strasznie wolno, nie wiem co tam się wydarzyło, ponieważ Mazak aktualnie na 7 pozycji. Barki Scoin już 1,8 sekundy straty do chudego Bobra. Chudy Bober delikatnie tutaj uciekł. Bo Matthew chyba z jakimiś problemami, bo nadal wypada lekko z toru i traci. Mazak odzyskuje. Niemniej jednak to już chyba na razie jedynie dwaj zawodnicy, którzy są w miarę blisko siebie, tak najbliżej. No tutaj ta przewaga Mazaka wynosi równo 1 sekundę. A za Matthew już jest Michał Boro. 30 sekundy, no Michał tu przymierza się. Planuje tutaj ten swój atak, tą swoją inwazję na tą 8 pozycję. Ale Matthew już bardzo defensywnie troszeczkę zjeżdża do zewnętrznej, żeby złapać lepszą linię. No ale czy to będzie dobra obrona w jego wykonaniu? No możliwe, że tak. Niemniej jednak zjazd do pit stopu Matthew tak naprawdę na sam koniec wyścigu
Pytanie, coś takiego wydarzyło, że on jeszcze chce do pit stopu zjeżdżać? Ale Wiera, przy okazji, gdzieś nam tutaj strzelił szybkie kółko. 1,56, 469. Natomiast bardzo dziwna rzecz w przypadku Matthew, bo Matthew zjechał do pit stopu, nie wymienił opon, nie zatankował nic. Po co ten zjazd był w takim razie? Może jakaś tam, wiesz, butelka wody? Ciężko powiedzieć, no. Ale tutaj Michał Boro leci z tematem dalej, poniżej 0,8 do Mazaka. Jest. Ale już, również, wracając na przód stawki, Air Force zbliżył się nagle do Aliena i jest to niecałe pół sekundy różnicy między tymi dwoma zawodnikami. Tak, lecz warto nadmienić, nad Air Force'em cały czas wisi Fatum Kary, 3 sekundy i 7 dziesiątych do zbicia. Tutaj jeszcze na Ascari delikatnie driftem. No, bo tak naprawdę po tych tarkach na pograniczu Air Force, ale przez to troszeczkę traci na wyjściu. No i teraz pytanie, co wymyśli Air Force, żeby zbić tą karę i jeszcze może pokusić się o drugą pozycję, bo jeżeli tej kary nie zbije, to na pewno nie da rady awansować na drugą pozycję. No nam ta końcówka troszkę tutaj się zrobiła ciekawsza. Chociaż no, wszystko zależy od Aliena. No, jeśli Alien odjedzie, no to kurczę, będziemy mieli tutaj więcej spokoju. No ale Air Force chyba na to nie pozwoli. Cały czas poniżej 0,8 do Aliena. A powiedz mi, bananowy. Tak, słucham. Powiedz mi, bananowy tancerzu, jeszcze jaki rodzaj tańca uprawiasz? No to już tak jak wspominałem, taniec towarzyski dzieli się na tańce latynoamerykańskie i tańce standardowe, więc ja ogólnie uczę 10 tańców, ale. Tak w ramach reklamy, jeżeli ktoś byłby chętny, uczę również tańców użytkowych, uczę młode pary pierwszego tańca, składam choreografię, więc jak coś, to śmiało zapraszam. Jeżeli byś się chleba chciał kiedyś nauczyć tańczyć, to jestem w stanie cię nauczyć bez problemu. Oj, tutaj prawie tej Air Force chciał atakować się drugiej szykanie. Zaraz do tańca wrócimy, ale najpierw wróćmy do Air Force'a, bo Air Force tutaj taki swój koronkowy manewr miał w tej drugiej szykanie. Paru graczy tutaj, no, nam objechał Air Force. Zobaczymy, jak Alien również nie miał dobrego wyjścia, a nawet Air Force miał poniekąd lepsze i zobacz, że już Air Force siedzi mu na zderzaku, natomiast cały czas ta kara wisi już 3,4 i jeszcze to jest za dużo, żeby myśleć o uzyskaniu drugiej lokaty. W międzyczasie to już będzie ostatnie okrążenie tego wyścigu. No myślę, że tutaj chyba Alien jednak broni. I w międzyczasie Karolas już zakończył swój wyścig z jednym okrążeniem w plecy, a wygrywa wyścig Wiera, 27 sekund ponad przewagi. Więc naprawdę ładny wyścig w jego wykonaniu, gratulacje oczywiście, ale zobaczmy jeszcze druga, trzecie miejsca. Raczej czuję, że nic się tutaj nie zmieni, tym bardziej, że Air Force ma na swoim koncie karę. No, Alien dowozi drugą pozycję, Air Force, no już się nic nie wydarzy, nie oszukujmy się. Air Force na trzeciej pozycji, Hurry Bobber wyjeżdża z paraboliki i zamelduje się nam na czwartej pozycji Hurry Bobber. Chociaż tu Air Force, co tu Air Force robi? No, powiem ci, takie nietypowe zachowanie Air Force'a, niestandardowe wręcz. No ale jest na trzeciej pozycji, czwarty Hudy Bobber, piąty Barki z koń, szósty dojeżdża Atterdave, na siódmej pozycji dojeżdża na Mazak na resztkach paliwa, już wyjeżdża z paraboliki. Ósmy dojeżdża Michał Boro tuż za nim i na dziewiątej pozycji dojeżdża nam Matthew. A więc tak, jeszcze raz zobaczmy wyniki wyścigu. Oczywiście Wiera z najszybszym czasem okrążenia również. I cóż więcej można powiedzieć, bardzo ładny wyścig w jego wykonaniu, czysto przejechany, bez większych problemów. Poradził sobie z pozostałymi zawodnikami, odskakując im na ponad 27 sekund. Fantastyczna dyspozycja Wiery, naprawdę. Miłe zaskoczenie tak naprawdę tego wyścigu. No troszeczkę jestem niepocieszony właśnie Mazakiem i Barkiskoinem, bo ja myślałem, że to oni będą dzisiaj walczyć o
wyższą lokatę. Niemniej jednak i tak dobry wyścig w ich wykonaniu. No również Air Force potrafił mnie zaskoczyć, niemniej jednak no ta kara powoduje, że nie patrzy się aż tak na to przychylnie. No i również Alien, który ładnie bronił się przed atakami Air Force'a. No było co oglądać, Balonowy Tancerzu. No a jeśli chodzi o nas, no to chyba to wszystko, prawda? Widzimy tak, się znaczy, na D1. To wszystko na ten moment tak naprawdę, bo o 21 widzimy się na D1.